Witajcie w kolejnym filmie z mojego Opla Vivaro. Dzisiaj będę podpinał program Delphi pod interfejs w samochodzie. Sprawdzimy parametry, jakie ma, czy coś go boli, jakie ciśnienie daje pompa i tak dalej. Więc nie przedłużając, interfejs, tutaj mam już multidiag taki pod kierownicą, dokładnie tutaj pod klapką jest mocowanie, wejście na interfejs. Tam kosteczką się tam podłączę. Sprawdzę, jakie ma akumulator napięcie na zimnym silniku. Dodam, że samochód stał prawie 2 dni nieodpalany. Temperaturę mamy na zewnątrz minus 6,5 stopnia. Także sprawdzimy przy odpalaniu, co się dzieje. Także interfejs mam podłączony, się świeci. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale spróbujemy jakoś to pociągnąć. Mam już zaznaczone Vivaro, 2001 rok, wysokoprężny. Tu jeszcze można sprawdzić hamulce. Klimatyzację nie mam, immobilizer. Ten silnik, który ja mam, ma podstawowe funkcje, także zbyt dużo rzeczy nie sprawdzimy. Przekręcam na zapłon. I lecimy. Połączeniem. Komunikacja została nawiązana. Sprawdzamy błędy. O kurczę. Zobaczcie, wyświetliły się takie błędy. Czujnik położenia wału. Moduł świec żarowych, usterka modułu świec żarowych, za duży przepływ spalin w układzie EGR, nieprawidłowa korekcja sygnału z potencjometrów 1 i 2 pedału przyspieszania nieciągły. Te błędy nie były skasowane po moich ostatnich wymianach, także czujnik położenia wału ja wymieniłem, ale nie był podłączany komputer i błędy nie były kasowane. Skasuję teraz te błędy. Zobaczymy, czy się włączą od nowa. Brak kodów usterek. Także spróbujemy jeszcze raz. Wyszukać błędy. Po skasowaniu brak błędów. Także nie powinno się nic pojawiać. Wszystkie części w miarę są wymienione. Sprawdzę teraz parametry silnika. Weźmiemy tak. Ciśnienie do ładowania weźmiemy. Prześlij. Ciśnienie paliwa w rampie weźmiemy, prześlij.
pedał przyspieszenia, to co był błąd, weźmiemy. Czujnik położenia pedału przyspieszenia, dawkę paliwa weźmiemy. Bieg jałowy też wrzucę, zobaczymy. Diagnostyka świec żarowych przerzucimy. Lampka nagrzewania świec żarowych to nie jest mi potrzebne. Numer WIN, napięcie zasilające. O. To dla ciekawych. Zobaczymy jakie ma na zgaszonym na razie silniku. Jakie będzie miał parametry i później będę odpalał i sprawdzimy. Dalsze. Otwarcie przepustnicy. Przekaźnik świec żarowych. To co wymieniałem ostatnio. Przepływomierz powietrza. Zawór EGR. Regulacja ciśnienia do ładowania. Temperatura paliwa. Zobaczymy czy podgrzewacze chodzą też. Temperatura płynu chłodzącego. Temperatura powietrza zasysanego. Zawór recyrkulacji spalin. Zużycie paliwa. Ok, zobaczymy te podstawowe. Macie, nie wiem czy dobrze widać. Przekaźnik świec żarowych wyłączony. Diagnostyka wyłączony. To nie są teraz pełne dane. Ciśnienie do ładowania. Ale jakie temperatury? Minus na minus. Ok. Napięcie zasilające niby 12 V jest. Ok, dobra. Widzicie jakie są dane teraz na wyłączonym silniku. Zaraz odpalę i zobaczymy co się będzie działo na odpalonym. Głównie mi chodzi o ciśnienie to w rampie. Tutaj jest 38 bar na zgaszonym silniku teraz. Ciekawe czy przy odpalaniu będzie coś się działo. O, przekaźnik świec żarowych włączony, wskoczył, czyli działają świece żarowe po przykręceniu kluczyka. Przy odpalaniu silnika ciśnienie w rampie skacze do 432 barów, 278 barów. 300 barów. Także jest problem z odpaleniem dalszej części.
ciężko odpalać, ale ciśnienie w rampie jest, że tak powiem, prawidłowe. A nie może zaskoczyć. Widzicie? I ciśnienie teraz spadło troszkę na dół. V 11,9 akumulator. Ale ciśnienie teraz jest w rampie podczas opalania 179, czyli jest za małe. Powinno być powyżej 250. No nic, spróbuję go uruchomić i zobaczę, co się będzie działo. No dobra, silnik odpala, ale gaśnie. To sprawdzimy, dlaczego gaśnie. Jest ciśnienie w rampie 45 barów. Cały czas spada ciśnienie. A nie powinno. Nie wiem, czy już pompa nie będzie, kurde, do wymiany. Odpalił. Jest 300 barów. 320 i... V 14,1 teraz jest, także alternator działa. Na razie nie gaśnie. Chodzi sobie na wolnych obrotach. Ciśnienie w rampie bym powiedział, że jest w granicy normy na wolnych obrotach. Przy odpalaniu jest niskie, ale to może tak ma być. Nie jestem znawcą pomp, także wiem tylko, że około 300 barów powinien mieć ciśnienie na wolnych obrotach. Na biegu jałowym tak zwanym. Przy obrotach 1500 na 1500 obrotów, które mam teraz ustawione, jest prawie 500 bar ciśnienie. Tylko nie wiem, czemu cały czas pokazuje bieg jałowy, że jest 825 obrotów komputer. Może jest czujnik obrotu silnika walnięty. Powinno pokazywać 1500 obrotów. V 14,3, także ładowanie jest. Otwarcie przepustnicy 20%. EGR. Na razie jest 0V. Ciśnienie do ładowania 85%. Zawór recyrkulacji spalin. Otwiera się. Przy dodawaniu gazu. Ale o zaworze EGR jeszcze będzie jeden film, także pokażę wam, jak go zaślepić. W ogóle nie, komputer mi nie zmienia obrotów silnika przy gazowaniu.
ciśnienie do ładowania rośnie, czyli turbina nie przekraczam gazowaniem 2000 obrotów, a ciśnienie ładowania rośnie. Także turbo będzie jakoś tam działać, ale te obroty stoją w miejscu cały czas. Czyli coś tutaj z tym czujnikiem będzie walnięte chyba. Samochód sobie chodzi na wolnych obrotach. Trochę się już rozgrzał. Mamy 54 stopnie temperatury. Także jeszcze sprawdzę teraz błędy, czy jakieś wyskoczyły. Brak błędów. Nie wiem, czemu te obroty tutaj stoją w miejscu. Coś z tymi obrotami tutaj się ścięło. Czujnik obrotów chyba padł. Będę musiał to sprawdzić. No dobra, widzieliście, jakie są parametry. Na wolnych obrotach też sobie śmiga. Nie gaśnie. Tu mamy wyłączone, tu jest przepływ powietrza w miarę ok. Temperatura paliwa wzrosła do 4 stopni. Płyn chłodzący 48. Już działają podgrzewacze, także temperatura rośnie. Ale ciśnienie w rampie dla niektórych, którzy chcieli, że niby pompa. Moim zdaniem ciśnienie w rampie jest w granicach normy. Także jeżeli coś widzicie, że jest nie tak z tymi parametrami, albo żebym sprawdził jakieś inne jeszcze parametry, które widzieliście, co zaznaczałem na początku, to piszcie w komentarzu, zrobię jutro jeszcze jeden test komputerem. Raczej chyba wezmę się za wtryski, z tego co widzę. Ciśnienie jest w porządku. Także może być problem z wtryskami. Mogą się nie otwierać przy niskim ciśnieniu. Dobra, na dzisiaj to tyle. Pozdrowianka.